Cześć i czołem, witam wszystkich na YouTubie. Wracamy do Koja. Jestem w trochę lepszej formie niż ostatnio, także mam nadzieję, że gra będzie ciekawsza. O tym. The more I preach to them, the less they listen. They were outlaws now, and they didn't want my judgment. There was no longer any talk about rebuilding our home or our farm back in Georgia. As we waited for Juarez to return, time dragged endlessly. Finally, Ray boasted of Marissa's promise to run away with him if he could get the medallion. He said he was taking the gold and the girl, and that no one would stand in his way. Thomas didn't say a single word. I saw the fire in his eyes. He rode off in silence. Ray had no idea where he was going. But I did. Braciszkowie się pokłócili. Were you gonna tell me? You shouldn't be in here. If the men see... Do you think I wouldn't find out? What are you talking about? You know exactly what I'm talking about. You sold yourself to Ray for the gold. I didn't sell myself to anyone. He said he wanted the medallion, so I told him to take it. For himself? Or for you? For both of us. All of us. And what about Juarez? Ray said he would kill him. He's not the only McCall who knows how to handle a gun. But I don't want you to fight, Juan. I don't want you to get hurt. But it's okay if Ray gets hurt. I'm not in love with Ray. Ruszające. No to znowu braciszek stanie rejowy na drodze. Oczywiście, że gram jako Rej. Zdecydowanie jako Rej. Sorry, Thomas, ale wolę Reja. Dobra, masz wolnego czasu. Zdjęć pokój, żeby wrócić do Mendozy, spotkać się z braćmi. Dobra. Najpierw zorientuję się w ogóle, o co chodzi, co to w ogóle mam do kupienia, jeśli w ogóle jest coś do kupienia. Zaraz. A, dobrze. Aha, to jest F. E bym mógł dać jako używanie, byłoby chyba łatwiej, tak sam myślę. Nie to. Zaraz, jedna rzecz. Mam coś tego włączonego. Dobra, 1500 mam teraz. Powrót do gry. Chciałem. Używanie tej akcji. Nie, akcja będzie na E. Dobra. Powinno być łatwiej. Zdecydowanie. Dobra. Jak sobie tu mamy? Karabin. Ten jest gorszy, amunicja też niepotrzebna. Wszystko jest takie... Vulcanogun. Ja wiem, przeładowanie szybkości jest gorsza. Siła jest lepsza, znaczy większa. Strzelba. Namit. Gdzie to był ten rewolwer? Wierzę tego, co mam, nie ma. Quick shooter. Ładowanie szybko jest szybsze, siła gorsza. Nie wiem, czy to sens. Siła jest gorsza. To jest co? Dobry quick shooter. Oto. Dobry classic gun. Potem ma przeładowanie, szybkość lepszą, tylko siłę mniejszą. Teoretycznie mógłbym jeden sprzedać.
A, mam tylko 600 dolarów. Nie wiem, czy kupić go, czy nie. Myślę. Mam ten i mam ten. Przygotowanie jest szybko gorsze. Czy gorsze od tego? No dobra. Siła jest większa. Cześć, Klaudiusz. Znaczy ci nikogo nie ma. Dobra, zobaczymy. Może akurat się przyda. Nie, strzał nie potrzebuję. Tego też nie. O! Możemy sobie zgarnąć kasę za darmo praktycznie. Świetnie, Classic Rifle. Kurwa mać, mam złop. 1000 dolarów kosztuje. Ja pierdacze, może ktoś to będzie miał z przeciwników. Nie ma szans, żebym to kupił teraz. Tym cechę postrzelam. Dobra, to w takim razie czas zacząć jakąś misję robić. Jest 12 godzina. Wypiję sobie jeszcze jeden energetyk. Zaraz przyjdę. Może sobie napój tylko. Chyba się hartować przed jutrzejszą nocką. I dzisiejszą, bo to już jest poniedziałek. Dobra, to po kolei. Weźmiemy się za... Poszukiwany żywy lub martwy, czyli Peter Cigogang. Osiem napadów na dyliżance, zabójstwo woźnicy. Nagroda wartości ponad 600 dolców. Za prowadzenie bandyty. 100 dolarów? Kurwa. O chuj, dobra, no ale za 100 dolarów mam się męczyć? Dobra, gdzie mam jechać? Tam. W razie niczego nie będę kupować, bo nie mam co kupować, więc podaruję sobie. To jedziemy. Nie mogę pozwolić, żeby mój koń się zmęczył. Lubię duńskie filmy? Nie wiem, czy mnie dobrze kojarzy, ale duński film jedyny, jaki znam, to chyba Gang Olsena. Bo to chyba był, nie wiem, czy to był duński, czy nie, ale Gang Olsena mi się kojarzy z duńskimi filmami. Ponieważ nie wiem, czy to była duńska prowincja, czy duńska produkcja, czy norweska, czy jakaś inna. Daleko trzeba jechać, cholera. Wow! Ups! Spaliłem konia. To było duńskie. No to jedyny film, jaki znam duńskim, to był Gang Olsena. Które sobie jeszcze raz obejrzałem, no się teraz pytanie. Nie pamiętam, jakie filmy wczoraj oglądałem, to jest najciekawsze. Najdziwniejsze jednocześnie. W jaki sposób można przedłużyć grę? Właśnie w ten sposób. Robiąc misję, do której muszę dojechać, poświęcając na to dużo czasu. Raiders of Justice. Tak, trzeba jeszcze ten film znaleźć. Oni się ukryli, rozumiem, w tym domu, tak? Okay.
Dobra. Pierwszy padł. Na stronce Ekino, ale to się płaci, rozumiem. Można tam też znaleźć dużo innych filmów. Ekino? Ale to trzeba zapłacić, rozumiem, na dostęp. Coś mnie trochę zaintrygował, muszę przyznać. Za darmo jest? Niemożliwe. Nie może być za darmo. Ekino. Za darmo? O kutwa. To jest coś jak oglądek.to? Ciekawe, a są psy na przykład? Tak z ciekawości tylko. Psy. Wchodzisz sobie w jakiś tytuł, jaki cię interesuje i potem masz link, tam linki do odtwarzaczy. Dwa psy, trzy w imię zasad. Tej, no niemożliwe, żeby ten film był dostępny. Materiał usunięty. Nie ma tam reklam typu wyjście SMS-a, żeby obejrzeć resztę filmu. Ekino, na pewno zapamiętam. Ach, tu jesteś. Pięknie. Się wydawało, że ktoś tam... Oho. Całkiem szybko strzela, trzeba przyznać. No wychyl się, Franco. Może chciałbyś na... Może chciałbyś to? Smakuj mojego dynamitu. Pięknie. Wow. A. Pięknie. No i to lubię, cholera jasna. Szybko przodowuje, trzeba przyznać. Nie, za daleko jest. Z polskimi filmami jest trochę gorzej, bo nasi polscy wydawcy do bólu dupy dostają, jak te filmy są na takich stronach. Wiesz, jacyś Amerykanie czy tam ktoś z zagranicy to ma, to totalnie gdzieś. No jak niedawno za dwie dyszki wykupiłem dostęp do filmu Psy 3, sobie obejrzałem. Amerykanie mają u nich tak z filmami. O, możliwe. Chcę wejść? Nie, nie mogę. Jak będzie polskie dzieło, będzie w necie, to kto się tam przejmuje? No szkurwa, trafić nie mogę do chuja. A ty gdzie się wychylasz? No co za jebaniec, no? Chciał mnie zaskoczyć. O, kurę. Dobra. Koniec? Już wszyscy? Krówki. Skurwysyna. Tam się trzeba do cyberpunka nie wrócić, bo ponoć gra zostawała. To nie moje klimaty. Cyberpunk to ewidentnie nie moje klimaty. Aha, coś tam biegł, co mi się udaje? Bieg.
Boże, ja zostaję go prawie sobie, może się uda. Może zdążę, bo nie wiem, co bije. Dobra. W ogóle mam do ciebie. Grałem w to. Grałem w to, ale nie ukrywam, że wiem, że jest popularna, że ma ponad 100 tysięcy widzów na Twitchu, ale jest jedno ale. Ta gra to kolejny tytuł, gdzie rozgrywka toczy się w czasie II wojny światowej. Kolejny tytuł. Nudzi mnie to. Gra jest ciekawa, bo lepsza niż Battlefield, nie jest taka casualowa. Kurde, samo to, że jest w czasach II wojny, mnie już trochę męczy. Battlefield 1, druga wojna. Battlefield 5, druga wojna. Chyba, czy nawet pierwsza wojna. Chyba pierwsza nawet. Brakuje mi gierek, które byłyby z czasów obecnych. Jedyną gierką, która to oferuje, to niestety na razie jest Insurgency, bo Battlefield to mi się już tak przejadł, że naprawdę nim żygam. I tylko po to, aby mieć 10 czy 15 widzów na YouTubie, to mi się po prostu nie chce. Nie chce mi się zmuszać. Nie chcę się po prostu zmuszać do czegoś, co mnie kręci. No źle bym się z tym czuł po prostu, gdybym miał grać w grę tylko po to, żeby mieć widzów, a nie czerpać przyjemności z tego. Super skala map i na przykład ładowanie w Normandii jest super, jak wygląda, choć jest taka gra już. Tak, ja wiem o tym, ja grałem w to. Niestety, od jutra, a raczej od dzisiaj do piątku włącznie nie będę mógł grać, bo będę miał nocki. Oto pojedynek. Ja pierdolę! Kurwa! Nawet nie wyciągnąłem broni. Włączę sobie stopper, żeby wiedzieć, w jakim czasie się włączam i możliwość w ogóle wyjęcia giwery. Zostaje to być zabawne? Nie, zatrzymaj, zeruj. Przeważnie to trwa około 20 sekund. Nie, raczej nie. Chociaż nie wiem. Jest! No, w końcu. Nie wiem. Powiem tak, nie wiem. Ponieważ to, co ma wyjść, to dla mnie nie jest już dawno Resident Evil. A gra, która ma nazwę Resident Evil. Mi się zawsze Resident kojarzył z zombiakami, a nie z babą z wielkim dziecem. Już siódemka nie była dla mnie rezydentem. Tylko nie wiem. Nie wiem, nie. Czy sama gra była rewelacyjna? Oczywiście nie mój. Troszkę nie mój typ. Nie lubię gier, gdzie trzeba kombinować i myśleć. No przyznaję się bez bicia, nie lubię tego. Ja jestem prostym człowiekiem i lubię proste gry. Ja się najlepiej czuję na polu bitwy. Natomiast nie nazwałbym tą grę Resident Evil 7, tylko jakiś dał zupełnie inny tytuł z dupy.
jakiś inny tytuł po prostu, który nie pas, który pasował, który by pasował bardziej do klimatu. Poza tym zwracam uwagę w grach tego typu na takie detale, jak na przykład, gdy strzelę przeciwnikowi w głowę, to niekoniecznie musi umrzeć, ale chociażby miałby plat kuli w głowie. A wielokrotnie w tej grze było tak, że bohater, mając pistolet w ręce, strzelał do przeciwnika. Było tylko widać, że krew leci z tego miejsca, w którym został strzał oddany, ale śladów na głowie nie było. Taki detal, ale dla mnie to był istotny detal. No to chyba wszystko załatwiłem, mogę wracać do bazy w takim razie. Także to, czy będę grał, czy nie, nie mam pojęcia. Zobaczymy. Ja czekam na Battlefielda 6. A ty się orientujesz, do kiedy Enlisted ma mieć tą betę? Kiedy ma wyjść, kiedy ma ta gra wyjść? Bo rozumiem, że ona ma być darmowa cały czas, nie ma być płatna. Rozumiem. Znaczy, no wiesz, takie błotniste potwory były już wcześniej, a powiedzmy Resident 4 też to zombie nie były. No właśnie. Także no może i dobrze, że kombinują z innymi mutacjami tego wirusa. No nie wiem, czy dobrze. Po prostu grają na marce. O tyle plus, że gra jest fabularnie dobra, ale to, że grają na marce, to akurat gdybyście... No i właśnie mnie to akurat specjalnie ciekawi, jakieś czarownice, nie czarownice, mnie to specjalnie nie ciekawi. To był ten... Aha, tu jest baza, to pewnie... Do bazy musiałbym też się udać. Tlep z bronią jest z prawej strony, no ja do bazy bym musiał pojechać. Ta gra będzie już do końca darmo. No, to dobrze, to sobie to wyjdzie. Wyjdzie, jak wyjdzie z bety i będzie więcej map. Kurwa, to Battlefield ludzie kompletnie wylecą, uciekną. I dobrze. Ile można, kurwa, grać w tego? Samo cały czas. No niestety ja od jutra mam tygodniową przerwę w graniu. Ubolewam nad tym faktem. No czemu on mnie tak dziwnie prowadzi? Myślę z bronią. O ile pamiętam, to w sklepie z bronią były zlecenia na kolejne zadania. Zdaje się. Jedziesz, jedziesz, jedziesz i to jest trochę nudne już. Kurwa mać, no ile można jechać?
pierdolę. Aha. To są nasi. A to mam wyjebane na to. Jadę po kolei na zlecenie. Trzeba osób marudziło, że tam mikrotransakcje są, no ale jest też dla twórców War Thunder, no gdzie mikrotransakcje też były i jeszcze bardziej ułatwiały rozgrywkę niż niestety. No, słyszałem to. Można grać w tą gierkę i bez mikropłatności, też się fajnie gra. Grałem, mówię to w raz, no jest fajna, tylko że no mnie już trochę te klimaty znudziły. Od premiery pierwszego Battlefielda 1 człowiek tylko siedzi w tych strzelankach II wojny światowej, no i czy tam pierwszej i... 8 może znudzić. Napisałem komentarz pod filmikiem dlatego na temat jego opinii w tej grze i na pierwszym odpisał, a jak już w drugim dałem mu argumenty, to totalna cisza. Ja nie pamiętam właśnie czego dotyczył filmik, ale dotyczył on jakiejś gry, której ja nie zgadzałem się z opinią tego youtubera. Napisałem komentarz, no i w sumie temat zniknął. Nie przejadę tędy. Rozumiem. To chyba było Energika. Tak, to było Energika. Energik komentował jakiś film. Polskim horrorem w piekle. Polskim horrorem w piekle. Agony? To nie, nie, to chyba nie chodziło o agony. Ale to był Energik, tak. To chyba nie było agony, bo on, pamiętam, zachwalał tą grę. A może i... Nie, a czy czasem to nie chodziło o Layers of Fear 2? Tylko, że wiesz, no, ja napisałem komentarz pod tym filmem, moją ocenę, to czy się z nim nie zgadzam, no i w sumie co, nie, nic, nie było żadnej odpowiedzi. Jeszcze wezmę dwa zlecenia i można jechać z kampanią, ale to drugie zlecenie to ja już pocisnę w kolejnym filmiku, także teraz się rozłączam z nagrywaniem.